Ja serdecznie witam Państwa, Pana Przewodniczącego Mieszkańców. Pan chciał jakiś głos konkretny zabrać w sprawie? Jeżeli można, Panie Przewodniczący. To, jeżeli to, to bardzo króciutko bym prosił. Na początku Pan chciał zabrać głos, tak? Chciał Pan zabrać? Nie zapamiętam. To proszę bardzo na początku, a tylko króciutko bardzo bym prosił. Proszę bardzo. To proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. To jest taka sprawa z najbliższej okolicy. Mieszkam w ulicy Kurczawa 12, na zwrocie z Lidy. Kilka lat temu radni dzielnicy 12 uchwalili użytek zielony, tutaj 50 metrów odległości od rady dzielnicy. A jeżeli się uchwala użytek zielony, to powinno się zabezpieczyć środki na jego utrzymanie, bo wiadomo, że drzewa rosną, trzeba przycinać, trawę kosić, a po ostatniej eksplozji i nawałnicach deszczowych tej wilgoci w glebie jest nadmiar i to wszystko dosłownie eksplodowało zielenie. Nikt tym się nie interesuje. Trawa niekoszona, drzewa nieprzycinana, a należałoby podnieść korony drzew na odległość przynajmniej 3 metrów. Pasożyty różnego rodzaju roślin chodzą na te drzewa. Przedtem ludzie z psami przechodzili tankowy garaży drogą, ścieżką. Traktowali to jako teren rekreacyjny w części chociaż mieszkających w najbliższej okolicy. No teraz już się nie da przejść. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Straż miejska się nie interesuje tym w ogóle, bo gdyby to była prywatna posesja, to oni tutaj by ciągle przyjeżdżali i prześladowali ludzi. Ale że to jest gminne, to nikogo to nie obchodzi. Ja nie będę tutaj już wracał do tej uchwały, że można to było zrobić lepiej. Taki piękny teren, około 1,5 lub 2 hektarów w newralgicznym, centralnym miejscu osiedla. Zrobiono od końca zaczęto całą sprawę. Zamiast zniwelować teren, wyrównać podłoże, a wtedy jeszcze nie było tego zasięgu tak bardzo, bo nie było samosięgu. Wyrównać skargi. Te sprawy można było jeszcze uregulować później, bo proszę zwrócić uwagę. Ile wywieziono ziemi z tego basenu tutaj? Nikt nie zainteresował się. Z tego basenu było tyle ziemi wywiezione, że chociaż z jednej strony kartę można było zainteresować i porządkować. Nie zrobiono tego, ale oczekuję, bo słyszę, że nie ma pieniędzy. Dzisiaj czytałem w gazecie Nasze Miasto, że nie ma pieniędzy nawet na utrzymanie zieleni. Ale oczekuję od Państwa radny i Pani radny w trybie pilnym, już nie mówię natychmiastowym, bo już nie ma czekać, co czekać, jest trzeba, żeby chociaż tę stronę od garaży, która jest neutralistyczną stroną, bo od strony wschodniej, gdzie cała zieleń ciągnie do światła, do słońca. I ona idzie, drzewa wrastają w elewację. Trawa coraz wyższa, no teraz to jest to bardzo. Bardzo bym prosił, żeby ta sprawa została załatwiona nawet na dzisiejszej sesji. Już nie całość, a ta strona z wschodnia, żeby została wykoszona i drzewa, roślinność wysoka i uporządkowana. Bo nigdy to nie było robione, żeby to dzisiaj było zrobione. No nie ma na to czekać. Od iluś tam lat to nie było robione. Bardzo proszę, to nie są wielkie środki, a jest to centrum osiedla, no bezpośrednio przy radzie dzielnicy. To rzutuje też na wizerunek również państwa, no i na zainteresowanie. No. Ludzie przechodzą tutaj tym ciągiem komunikacyjnym i co tu trzeba, widzą każdy, kto kiwa głową, a można by to wykorzystać na jakiś piękny skwer, gdzie matki z dziećmi, z pustami, by sobie na spacerek bliziutko wyjeżdżał. W perspektywie czasowej chciałbym, żeby ta sprawa została ujęta w planie zagospodarowania. Jeżeli już nie w tym, następnie, żeby to było ujęte. No i to wszystko. Dobrze, ja dziękuję. Ja może panu udzielę tak. Ja pokazuję się, że wystąpię do Zarządu Infrastruktury Komunalnej o uporządkowanie tego terenu, bo to jest w ich zarządzie jako teren zielony, w wielu części wystąpienia. Jeszcze panie przewodniczący, jedno zdanie chciałem tutaj dodać. Jeżeli to przerasta miarę środków dzielnicy 12, to przecież mamy tutaj rady miejskie. Oni też mogą zasygnalizować na sesji Rady Miasta, przedstawić tę sprawę i bez głos
ze środków miejskich można by jakieś pieniądze wykroić. Ja powiem tak, tu akurat powiem panu tak, to, że to znalazło się jako teren zielony, co wynikało z ustawy o planowaniu przestrzennym, to nie była wina do posłów, tylko nie powiem, której już kadencji, bo nie pamiętam, zmieniono ustawę o planowaniu przestrzennym, że w miastach powyżej 100 tysięcy tereny powyżej 2 hektarów zalesione podlegają szczególnej ochronie, będące własnością gminy. Ten teren ma 2 hektary i 2 ary w całości z pasem zieleni koło Wielickiej i znalazł się na liście rankingowej jako terenów szczególnie chronionych przez miasto, terenów parkowych, zielonych, to taki bardzo krótko, że ten park miał charakter bardzo taki bardziej leśny niż naturalny, dokładnie, bardziej leśny to wynika. Przykład ja wystąpię do ekipy w dniu jutrzejszym o uporządkowanie tego terenu. Tyle mówię z mojej strony. Chciałbym to dodać, że cel jak najbardziej był słuszny, tylko że w czasie zapomniano, bo po prostu nic się nie robi. Znaczy, ja powiem wam tak, nie na czym, żeby tu nie chcę powiedzieć w którym roku, ale rada przeznaczała tam środki na uporządkowanie tego terenu. Rzeczywiście w ostatnich rokach, w 2 latach bodajże to wygląda sytuacja, jak na pewno miasta mieliśmy mniej środków, ale zawsze były przeznaczane jakieś tam środki, jest mieszkanie na mogę poświadczyć, że były przeznaczone środki na uporządkowanie tego terenu, wygłoszenie. To były środki przeznaczane. Dobrze, ja dziękuję bardzo panu. Czy ktoś z państwa ma jeszcze uwagi do porządku? Nie widzę. Ja dziękuję bardzo panu. Wobec powyższego przechodzimy do protokołu.